Tu jest moja matka, to jestem ja, a to jest moja siostra. No a tu poznaje pan mojego ojca. Jadwiga Jaraczewska z domu Piłsudska. Druga córka marszałka Józefa Piłsudskiego. Przychodzi na świat 28 lutego 1920 roku. Wychowuje się w Sulejówku i w Warszawie, gdzie mieszka z rodziną w Belwederze, siedzibie marszałka. Uczyłam się na rowerze jeździć. Tak pamiętam okrągły klomb, zjeżdżałam i to szło prosto w płot. I trzeba było albo w lewo, albo w prawo. Nie umiałam się decydować i bardzo często wjeżdżałam prosto na płot. Ale mój ojciec wychodził i też chodził, prawda, po ogrodzie. Był bardzo wesoły w kole rodzinnym. Wanda i Jadwiga Piłsudskie są najpopularniejszymi dziećmi II Rzeczypospolitej. Nasze portreciki, które robił Witkiewicz, były dwa moje. Jeden mojej siostry, który wisiały zawsze przy ojcu w sypialni. Józef Piłsudski słynie ze skromnego trybu życia. Lubi proste posiłki. Adelcia była świetną kucharką i jak trzeba było coś specjalnego dla mojego ojca, coś innego, Adelcia ze wszystkim sobie dawała radę. Marszałek ma słabość do wedlowskich herbatników. Praktycznie nie toleruje alkoholu. Jego namiętnością są za to papierosy i herbata. Józef Piłsudski pali specjalny gatunek – papierosy marszałkowskie. Herbatę potrafi pić w ogromnych ilościach. W Belwederze wielka polityka i codzienne życie mieszają się na każdym kroku. Taki wierszyk mi ojciec ułożył. Adiutanty są szarmanty, każdy mi ołówek da. Więc myśmy do kancelarii chodziły po ołówki, po kawałek papieru. Józef Piłsudski, szorstki i wymagający wobec współpracowników, w otoczeniu rodziny potrafi być ujmującym i czarującym rozmówcą. Moja matka robiła takie środy. Można było przyjść do Belwederu z wizytą i ojciec się tam pokazał i wrócił zaśmiewając się, dlatego że podszedł naszej nauczycielki, która była bardzo taka korekt i zaczął jej mówić, ale proszę pani, niech pani postawi lepszy stopień mojej córce. A ona, nie mogę robić wyjątków, nie mogę nic, ale proszę pani, niech pani to zrobi dla mnie, ale to był żart z jego strony. I wrócił zaśmiewając się z tego. Mimo wielkiej miłości do córek, marszałek wymaga, by w szkole traktowane były jak wszystkie uczennice. Chodziłyśmy do szkoły pani Szachtmajerowej. To było najpierw na Chmielnej, a potem był wybudowany nowy gmach. Trzeba było dojeżdżać zresztą na Chmielną z Belwederu. Byłyśmy po prostu uczennicami w szkole. Jakkolwiek na maturę moją, rozdanie matur, mój ojciec przyszedł.
Józef Piłsudski często pracuje do rana. Więc kładł się dopiero o świcie. Dla mojej matki to był ogromny jednak wysiłek. Myśmy zaczynały dzień. Do ojca nie wolno było wchodzić, żeby mógł się wyspać po przepracowanej nocy. Józef Piłsudski swoje marszałkowskie uposażenie przekazuje na cele dobroczynne. W Sulejówku żona utrzymuje dom z dochodów z wykładów i odczytów oraz z literackich tantiem. Także w Belwederze rodzina żyje bardzo skromnie. Ojciec oddawał swoją pensję na Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. I w Krzemieńcu tak samo pomagał, a to było związane ze Słowackim, który był ulubionym poetą mego ojca. Wyczerpujący tryb życia i namowy lekarzy skłaniają marszałka do coraz częstszych wyjazdów do uzdrowisk. Jego ulubionym są druskienniki. Bardzo lubił druskienniki, ale na kurację. Myśmy tam dojeżdżały czasem. Byłyśmy, ale rzadko, bo miałyśmy wtedy szkołę. Ulubionym miejscem odpoczynku marszałka jest też jego dwór w Pikieliszkach, niedaleko Wilna. W latach 30. stan zdrowia marszałka zaczyna się pogarszać. Lekarze zalecają częstsze wyjazdy na południe. Józef Piłsudski zazwyczaj wyjeżdża sam. Rodzina zostaje wtedy w Belwederze. Na grypy chorował. Wyjeżdżał z nami. Wyjazd na Maderę, prawda? Do Egiptu. I do Rumunii wyjeżdżał. I to na przedłużenie lata, takie klimatyczne. Choroby marszałka nie da się powstrzymać. Lekarze diagnozują złośliwy nowotwór wątroby. Józef Piłsudski umiera 12 maja 1935 roku. Jego ciało spocznie na Wawelu. Mój ojciec umarł, jak ja miałam 15 lat. Myśmy szły w czarnych welonach i muszę powiedzieć, że mnie to odcinało. Ja nie pamiętam tego. Ja się z kim, kto mnie prowadził, nie pamiętam, jak nie było na zdjęciu. Dlatego, że byłam tak wyłączona przez fakt śmierci, przez fakt pogrzebu, że nie pamiętam tego zupełnie. A że, no, pamiętam, jak odwoziłyśmy do Krakowa, prawda? Chciałam i wchodziło, wnosili tę trumnę i ja zemdlałam. I to pamiętam jako pewien dowód, jak ja to przeżywałam. Nie wiedziałam, którą ulicą szliśmy zupełnie. Po śmierci marszałka Wanda i Jadwiga Piłsudskie nieuchronnie wkraczają w dorosłe życie. Wielką pasją Jadwigi są samoloty. Od dzieciństwa buduje drewniane modele. W 17 roku życia rozpoczyna regularne szkolenia. Na szybowiska to już jeździłam po śmierci ojca. Ja się szkoliłam na szybowca, a szkolenie na szybowca zaczynało się od takiego skoczku przyziemnego. Za liny się ciągnęło i powiedzmy na taką wysokość się wznosiło. Miałam ciężki zresztą wypadek jeden i rozbiłam szybowiec na pół. We wrześniu 1939 roku wybucha wojna. Jadwiga z siostrą i matką natychmiast stawiają się w stacji ratunkowej na warszawskiej Pradze, by pomagać rannym w nalotach cywilom. Poszukując bezpieczeństwa, wkrótce wyjeżdżają jednak do Wilna. Było już bardzo bojowo, ale przyjechałyśmy do Wilna i wtedy powiedzieli, że jest samolot do Szwecji. Jednym z ostatnich samolotów rejsowych Jadwiga z siostrą i matką przedostają się do Sztokholmu. I później była okazja, że można było polecieć do Anglii, do tego środowiska polskiego, prawda? W Londynie ambasador Edward Raczyński udziela im wsparcia. ATA to było Air Transport Auxiliary. Jadwiga Piłsudska podejmuje służbę w lotnictwie. Służba jest wyjątkowo ciężka.
Ze względów bezpieczeństwa pilotkom nie wolno używać map, radia ani uzbrojenia. Jadwiga przeprowadza z fabryki na lotniska setki samolotów. Jej ulubioną marką jest Spitfire. To nie była organizacja wojskowa, tylko służba cywilna. I latałam różnymi samolotami. I jako taksówkarz, że tak powiem, to znaczy woziłam kogoś na lotnisko i na powrót. I przy odprowadzaniu, ale trzeba było wejść do samolotu. Czasem do takiego typu, którego w ogóle nie znałam, nie wiedziałam i tylko z książeczki i w powietrze. W czasie wojny Jadwiga Piłsudska wychodzi za mąż za polskiego oficera marynarki wojennej. Przyjmuje nazwisko Jaraczewska. Po wojnie pracuje jako architekt w Anglii. Na świat przychodzi dwoje jej dzieci. W 1990 roku, tuż po upadku komunizmu, Jadwiga Jaraczewska wraca do Polski. Niemal pierwsze kroki kieruje do dawnego domu, Belwederu, którego nie widziała przez pół wieku. Po prostu poszliśmy, zrobiłyśmy sobie zdjęcie przed... Z siostrą poszliśmy. Już Belweder był czym innym wtedy. Przede wszystkim dziedziniec jest takim, prawda? Zmienił się, bo drzewa z frontu są, tego nie było, tego takiego odcięcia drzewami, że to jest zamknięty plac. Dzisiaj Belweder oprócz rezydencji głowy państwa jest też siedzibą Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gromadzi kolekcję bezcennych pamiątek, takich jak wierszyk, który Józef Piłsudski wpisał do sztambucha swoich ukochanych córek. Tutaj jest wierszyk, który mój ojciec ułożył. Po co Boże, po co mnie? Córek dałeś, a aż dwie.